Szanowni Państwo, mam szaloną przyjemność otworzyć 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, etap powiatowy w Żarach. Cieszycie się? Witam Was serdecznie w imieniu Żarskiego Domu Kultury i jego dyrektora Łukasza Matyjaska, który jest z nami obecny na sali. To jest ten pan tutaj. Witam tych, którzy śledzą nas dzięki dobrodziejstwom internetu, na naszym kanale na YouTubie, przez naszą stronę internetową, na Facebooku. Tam można nas oglądać. Witam też Państwa recytujących, śpiewających, wywodzących ze słowa, którzy uraczą nas dzisiaj piękną ucztą, której już się nie możemy doczekać. No i witam jeszcze trzy bardzo ważne osoby. Mianowicie naszą wspaniałą i jedyną w swoim rodzaju Radę Artystyczną w następującym składzie. Pani Diana Kozłowska, aktorka z Wrocławia. Pani Anita Osek, animator kultury z Żarskiego Domu Kultury. I pan Waldemar Dybalski, instruktor teatralny i wielki przyjaciel recytatorów. Wiecie już, kto będzie was słuchał i pilnie oceniał, zatem nie pozostaje mi nic innego, jak zapowiedzieć pierwszego występującego, a właściwie pierwszą występującą. Bo będzie to Milena Wroczyńska, występująca w kategorii poezja śpiewana. Milena wykona nam utwór w aranżacji Pawła Kielera do tekstu Juliana Tuwima Mieszkańcy. Następnie wyrecytuje wiersz Tadeusza Różewicza pod tytułem Możliwe. A następnie wykona utwór I Love You Cię Agnieszki Osieckiej. Muzyka i aranżacja również Paweł Kieler. Przed Państwem Milena Wroczyńska. Straszne mieszkania, w strasznych mieszkaniach strasznie mieszkają straszni mieszczanie. Pleśnią i kopciem pełznie po ścianach zgroza zimowa, ciemne konanie. Od rana bełkot, bełkocą, bredzą, że deszcz, że drogo, że to, że tamto. Trochę pochodzą, trochę posiedzą i wszystko widmo, i wszystko fantom. Sprawdzą godzinę, sprawdzą kieszenie, krawat i kmusną, klapy obciągną i godnym krokiem z mieszkań na ziemię, taką wiadomą, taką okrągłą. I oto idą zapięci szczelnie, patrzą na prawo, patrzą na lewo, a patrząc widzą wszystko oddzielnie, że dom, że Stasiek, że koń, że drzewo. Że dom, że Stasiek, że koń, że drzewo.
jak ciasto biorą gazety w palce i żują, żują, na papkę pulchną, aż papierowym zdęte za kalcem. Wypchane głowy grubo im puchną i znowu mówią, że Ford, że kino, że Bóg, że Rosja, radio, sport, wojna. Warstwami rośnie brednia potworna i w dżungli zdarzeń widmami płyną. Głowę rozdętą i coraz cięższą tki, spodnie na tyłkach zacerowane, własność wielebną, święte nabytki, swoje wyłącznie zapracowane. Swoje wyłącznie zapracowane. Swoje wyłącznie zapracowane. Potem się modlą od nagłej śmierci, od wojny, głodu, odpoczywanie i zasypiają z mordą na piersi w strasznych mieszkaniach. Straszni mieszczanie. Tak długo krążę między domami, dworcami, barami. Tak długo chodzę pod ścianami, bo myślę, że zgubię siebie między różnymi nazwiskami, drobnymi ogłoszeniami, ideami, szyldami. Może na ławce, albo w wagonie, albo w poczekalni. Podrzucę tego noworodka w pudełku po kapeluszach i ucieknę. Na rogu ósmej, o w pół do szóstej, był taki wiatr jak na wiosnę. Zamiast pustej, żółtej taksówki ujrzałam niebo i sosnę. Bo w Paryżu, Nowym Jorku, Nowej Hucie I love you cię, I love you cię, I love you cię. Nudzę nucąc wciąż na jednej nucie I love you cię, I love you cię, I love you cię. Moje serce stale rośnie jak w mamucie. I love you cię, I love you cię, I love you cię. Powiedz kocie, czy pamiętasz tamten deszcz? Czy ty też, czy ty też? Na rogu nieba, tam gdzie trzeba, wyjrzałam na świat ze świata. Czuję, że muszę kupić ci krawat, chociaż nie nosisz krawata. Bo w Paryżu, Nowym Jorku, Nowej Hucie I love you cię, I love you cię, I love you cię. Nudzę nucąc wciąż na jednej nucie I love you cię, I love you cię, I love you cię. Moje serce stale rośnie jak w mamucie I love you cię, I love you cię, I love you cię. Powiedz kocie, czy pamiętasz tamten deszcz? Czy ty też, czy ty też? Ty jesteś psotny, przyleć na lotni i zanieś mnie do ołtarza. Stary kalendarz na paski potnij, że w Paryżu, w Nowym Jorku, w Nowej Hucie I love you cię, I love you cię, I love you cię.
dziki okrzyk, co noc zrywa mnie ze snu. I love you, I love you. Dziki okrzyk, co noc zrywa mnie ze snu. I love you, I love you. Teraz, drodzy Państwo, nastąpi coś w rodzaju przerwy technicznej, bo musimy troszeczkę zmienić aranżację przestrzeni. Ta zmiana aranżacji wiąże się z tym, że zakończyliśmy przesłuchania w kategorii poezja śpiewana i dziarskim krokiem przechodzimy do kategorii recytacja. A pierwszą recytatorką, którą dzisiaj usłyszymy, będzie Aleksandra Kowalczuk. Aleksandra wyrecytuje nam wiersz Tadeusza Różewicza Odnaleźć samego siebie, a także fragment prozy Sławomira Mrożka pod tytułem Epidemia. Przed Państwem Aleksandra Kowalczuk. Kiedy byłam dzieckiem, a nawet panienką, nie podejrzewałam niczego. Może mi nie powiedziano, żeby mnie nie straszyć? Ale zauważyłam później, a teraz wiem już na pewno, że na świecie panuje jakaś dziwna zaraza. Cholera, tyfus i jeszcze inne mają swoje nazwy i symptomy. Z nich nie robi się tajemnicy. Kiedy zdarzają się ich epidemie, wszyscy o nich mówią i w ogóle jest wielka sprawa. Ale i to właśnie jest ciekawe. Chorzy na te choroby zdrowieją. Niewielu, ale jednak niektórzy. To znaczy, że te choroby nie są śmiertelne w każdym wypadku. Natomiast ta, którą ja odkryłam, zabija na pewno. Od niepamiętnych czasów nikt, ale tu nikt jej nie przeżył. A jednak o niej się nie mówi. A nawet jeżeli się mówi, to nie nazywając jej po imieniu. Czy dlatego, że nikt nie wie, jak ona się nazywa? Ani jakie są właściwe jej objawy? Cholera czy tyfus wybuchają od czasu do czasu. Wtedy ma się wielu znajomych, którzy na nie chorują. Ale potem, przez całe dziesiątki lat, nie spotkasz nikogo, kto by chorował na tyfus czy cholerę. Szukaj ze świecą, a nie znajdziesz. Natomiast ta dziwna zaraza, o której mówię, grasuje zawsze i nieustająco. Im więcej czasu mija, tym więcej masz znajomych, którzy, jak się okazało, na nią chorowali. Zapadli na nią, dosłownie pod ziemię. Więc zaczynam przypuszczać, że ona ma coś wspólnego z czasem. Najlepiej to widać na przykładzie mojego dziadka. Kiedy był młody, żył. Tak samo w średnim wieku. Ale minęło jeszcze trochę lat i co powiecie? Już go nie ma. Po prostu już nie żyje. Dlaczego żył, kiedy był młody, a później już nie?
Dlaczego nie odwrotnie? Musi być w tym jakaś głęboka przyczyna. Ci młodzi ludzie, dziewczyny i chłopcy, mówią szybko, niewyraźnie. Mówią, że szukają siebie. Szukają miłości Boga. Zbierają się wielkie stada. Grupy, grona, gromady. 100 tysięcy, 200, 500, milion. Czy to nie błąd? Czy rzeczywiście można w tym tłumie odnaleźć siebie? Nadzieję, miłość, wiarę? Czy najpiękniej unosi się do nieba modlitwa miliona spoconych ciał? Czy o to chodziło nauczycielowi? Jeden skowronek. Jedna nuta dotrze do ukrytego. Ale milion skowronków. To jest coś monstrualnego. Opamiętajcie się, młodzi przyjaciele. Jesteście przerabiani na masę. Masę ludzką. Masowego odbiorcę. Jesteście przerabiani na ciemną masę. Na masę towarową. Proszę was. Nie bójcie się samotności. Nie bójcie się ciszy. Nie bójcie się nudy. Pamiętajcie, że milczenie jest wymowne. Że nienawiść krzyczy, ryczy, ujada i wyje. Miłość uśmiecha się, milczy, czeka na was. Dziękujemy ci, Olu, nie uciekaj, tutaj pan Grzesiu biegnie do ciebie z nagrodą za udział, dobiegł. Nasi widzowie nie widzieli tego, ale uwierzcie mi, to był bieg szaleńczy, na szczęście zakończony sukcesem. Wysłuchaliśmy Oli, a teraz wysłuchamy recytatorki w kategorii recytacja dorosłych. Będzie to Zuzanna Słowikowska. Zuzanna wyrecytuje nam fragment prozy Samuela Becketa pod tytułem Dosyć w tłumaczeniu Piotra Kamińskiego i Antoniego Libery, a także wiersz Anny Świrszczyńskiej Zgrzebło z żelaza. Przed państwem Zuzanna Słowikowska. Nie mogę znieść takiej ciszy. Robiłam wszystko, czego pragnął. Dla niego. Ilekroć pragnął czegoś, pragnęłam tego też. Dla niego. Wystarczyło tylko, by rzekł, o co chodzi. Kiedy niczego nie pragnął, ja też. Gdyby pragnął czegoś dla mnie, pragnęłabym tego też. Na przykład szczęścia lub chwały. Miałam tylko te pragnienia, które on przejawiał. A on chyba przejawiał wszystkie. Wszystkie pragnienia i potrzeby. Gdy milknął, był chyba taki jak ja. Czasami zatrzymywał się i nie mówił nic. Albo nie miał już nic do powiedzenia, albo mając coś jeszcze rezygnował. Pochylałam się jak zwykle, aby nie musiał się powtarzać. Prędzej czy później ruszaliśmy dalej. Zresztą tylko po to, by po kilku krokach znów się zatrzymać. By powiedział w końcu, co mu leży na sercu, lub by znów zrezygnował.
pewnego dnia zatrzymał się, poczekał i powiedział mi, żebym go zostawiła. Nie wiedziałam, czy chodziło mu o to, żebym odeszła na zawsze, czy tylko oddaliła się na trochę. Nie zadałam sobie tego pytania. Zadawałam sobie tylko te pytania, które on zadawał. O cokolwiek mu szło, poszłam sobie, nie oglądając się. Poza zasięgiem jego głosu byłam poza jego życiem. Może tego właśnie pragnął. Uwolniłam pospiesznie rękę i poszłam sobie, nie oglądając się. Dwa kroki i stracił mnie na zawsze. Rozdzieliliśmy się, skoro tego właśnie pragnął. W ciągu lat, które nastąpiły potem, nie wykluczałam możliwości, że spotkam go znowu. Tam, gdzie go zostawiłam. Jeżeli nie gdzie indziej. Albo że usłyszę jego wołanie. Lecz nie liczyłam na to zbytnio. Dziś nie przychodź do mnie. Gdybym uchyliła drzwi, nie poznałbyś mojej twarzy. Bo dziś u mnie remanent i kapitalny remont. Bilans doroczny, wielkie pranie, generalna próba końca świata w mikrokosmosie. Zgrzebłem z żelaza szoruje ciało aż do kości. Zdjęłam z kości skórę, wisi obok. Gołe wnętrzności dymią, drgają gołe żebra. A tu sąd. Wysoce wysoki trybunał idzie sądzić w trybie doraźnym. Wszystkie wyroki skazujące. Sądzi mózg i oczy wyjęte z czaszki, grzeszną nagość miednicy i zębów bez dziąseł. Płuca nieczyste, leniwe golenie. O, ciężko się dzisiaj trudzę. Zgrzebłem z żelaza szoruje ciało aż do kości. Kość aż do szpiku. Chcę być czystsza niż kość. Chcę być czysta jak nicość. Sądzę, wykonuję wyroki. Dygocę z przerażenia. Skazanka i upracowany kat. Robię bilans. Pocę się krwawym potem. Więc nie przychodź dziś do mnie. Nie kupuj kwiatów. Szkoda forsy. Zuza też nie ucieka i pan Grzesiu też cię dogonił. Dobrze. Przyjmijmy za pewnik, że taka sytuacja gonienia z książką za udział będzie dotyczyła każdego uczestnika, dobrze? Żebyście tak szybko nam nie uciekali, bo jednak pan Grzesiu jest nam jeszcze trochę potrzebny. A teraz nastąpi znowu zmiana ekspozycji, ponieważ płynnie przechodzimy do kolejnej kategorii, a będzie to wywiedzione ze słowa. Wywodzić ze słowa będzie Katarzyna Sokulska. Pytacie, z jakiego słowa? Będzie wywodziła z poematu lirycznego pod tytułem O pierdzeniu Aleksandra Fredry. Za chwilę przed wami na scenie pojawi się Katarzyna Sokulska.
młody, mały, duży, wszystkim tym się z dupy kurzy. Stary. Ta-ta-ta-ta-tary! Ta-ta-ta-ta. Stary. Stary. Młody. 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 A młody. Mały. Mały. Duży. Duży. Mały. Duży. Stary, młody, mały, duży, wszystkim dym się z dupy kurzy. Od pra, 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 pra wieków w całym świecie, kogo kolka w boku gniecie, wszyscy niech se pierdzą chętnie. Cicho! Smutno. Namiętnie. I w teatrze? I w kościele. W dni powsze. Wsze. Dnie. I niedzielę. I filozof. I matołek. Wszyscy pierdzą chętnie w stołek. Pierdzą panny. Dobrodzieje. Księża. Szlachta. Złodzieje. Złodzieje. Nawet papież, chociaż miernie, też kadzidłem sobie, a pierdnie. Pierdzą ludzie na stojąco. No, chodząco. I siedząco. Pierdzą nawet przy kochaniu, żeby nadać taktu graniu, żeby nadać taktu graniu, żeby nadać taktu graniu, żeby nadać taktu graniu. Jednym słowem, w całym świecie, kogo bzdina w dupie gniecie, wszyscy niech se pierdzą chętnie. Wszyscy.
niech se pierdzą chętnie. Wszyscy! Wszyscy niech se pierdzą chętnie. Ten śmiech, który państwo słyszeli z tak zwanego offu, to był znowu pan Grzegorz w pogoni za uczestnikiem. To była Katarzyna Sokulska i kategoria wywiedzione ze słowa, a teraz na chwilę ponownie przeskakujemy do recytacji młodzieżowej. Posłuchamy teraz Szymona Wełny. Szymon wyrecytuje nam fragment opowieści o pilocie Pirksie Stanisława Lema, a także wiersz Tadeusza Różewicza pod tytułem Odnaleźć samego siebie. Przed państwem Szymon Wełna. Książki fantastyczne? Lubię, owszem, ale tylko te złe. To jest nie tyle złe, ile nieprawdziwe. Na pokładzie zawsze mam coś takiego pod ręką, żeby poczytać w wolnej chwili. Choćby parę stron ze środka, a potem odłożyć. Z dobrymi zupełnie inna historia. Czytam je wyłącznie na ziemi. Dlaczego? Prawdę mówiąc, nie bardzo wiem. Nie zastanawiałem się nad tym. Dobre książki są zawsze prawdziwe. Nawet gdyby opisywały rzeczy, które nigdy nie wydarzyły się i nie wydarzą. Są prawdziwe w innym sensie. Jeśli mówią, powiedzmy, o kosmonautyce, to tak, że poznaje się coś z tej ciszy, która jest zupełnie inna od ziemskiej. Z tego spokoju tak doskonale nieruchomego. Cokolwiek przedstawiają, mówią zawsze to samo. Że człowiek, tam, nigdy nie będzie u siebie. Na ziemi wszystko jest takie przypadkowe. Byle jakie. Drzewo, ściana, ogród. A tam jest zupełnie inaczej. Na ziemi nigdy nie przychodziło ludziom do głowy, jakie to okropne, że gwiazdy nie poruszają się. Latamy, jeździmy po ziemi, i wydaje się nam, że wiemy, co to przestrzeń. Tego nie da się wyrazić. Każdy z was wie, jak to jest po paru dniach. Nachodzi człowieka taka szalona chętka, żeby coś zrobić. Wszystko jedno co? Dać pełny ciąg. Pognać gdzieś. Pokręcić na wielkim przyspieszeniu, żeby język wyszedł. Dawniej myślałem, że to jakieś nieprzyzwoite. Człowiek nie powinien sobie tak folgować. Ale to jest w gruncie rzeczy tylko rozpacz. Tylko chęć pokazania tego języka kosmosowi. Otóż dobre książki o tym właśnie mówią. A skoro umierający nie lubią czytać o agonii, to i my wszyscy. Przecież po trochu bojąc się gwiazd, nie chcemy między nimi słyszeć o nich prawdy. Ci młodzi ludzie, dziewczyny i chłopcy, mówią szybko, niewyraźnie. Mówią, że szukają siebie, szukają miłości Boga. Zbierają się w wielkie stada, grupy, grona, gromady. 100 tysięcy, 200, 500, milion. Czy to nie błąd? Czy w tym tłumie naprawdę można odnaleźć siebie? Nadzieję, miłość, wiarę. Czy najpiękniej unosi się do nieba modlitwa miliona spoconych ciał? Czy o to chodziło nauczycielowi? Jeden skowronek,
jedna nuta dotrze do ukrytego. Ale milion skowronków to jest coś monstrualnego. Opamiętajcie się, młodzi przyjaciele. Jesteście przerabiani na masę. Masę ludzką. Masowego odbiorcę. Jesteście przerabiani na ciemną masę. Na masę towarową. Proszę was, nie bójcie się samotności. Nie bójcie się ciszy. Nie bójcie się nudy. Pamiętajcie, że milczenie jest wymowne. Że nienawiść krzyczy, ryczy, ujada i wyje. Miłość uśmiecha się. Milczy. Czeka na was. Tym razem obyło się bez gonienia. Znów przeskakujemy do kategorii wywiedzione ze słowa. I to będzie już ostatnia prezentacja w grupie pierwszej. Jakub Kosiński będzie nam wywodził z wiersza Adama Mickiewicza pod tytułem Niepewność. Przed państwem Jakub Kosiński. Adam Mickiewicz, niepewność. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże, gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu w myślach twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mojej pamięci.
pamięci. Cierpiał nieraz, nie myśląc wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Cierpiałem nieraz, nie myśląc wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Cierpiałem nieraz. Cierpiałem! Nie. Raz. Cierpiałem nieraz, nie myśląc wcale. Cierpiałem nieraz. Cierpiałem. Cierpiałem! Cierpiałem. Cierpiałem. Cier! Kukuriku! Nieraz. Cierpiałem nieraz. Cierpiałem nieraz, nie myśląc wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Abym przed tobą szedł wylewać żale. Znowu sobie zadaję pytanie. Co mnie tu wiodło? Tym brawurowym wywiedzionym Kuba zakończył zmagania w pierwszej grupie. W pierwszej grupie zaprezentowali się Milena Wroczyńska, Aleksandra Kowalczuk, Zuzanna Słowikowska, Katarzyna Sokulska, Szymon Wełna i Jakub Kosiński. A my wracamy do Państwa z transmisją i ze zmaganiami o godzinie 12. Do zobaczenia.
Witamy po przerwie. Na zmaganiach grupy drugiej etapu powiatowego 66. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Pierwsza grupa zakończyła się niedawno temu. Jeszcze emocje nadal wibrują po sali, a my cieszymy się już na grupę drugą. Witam Państwa serdecznie, tych, którzy są na sali, czyli występujących. Witam tych, którzy w transmisji śledzą nas dzięki naszemu kanałowi na portalu YouTube. A jest ich sporo i to nas cieszy. Witajcie. Witam Was w imieniu Żarskiego Domu Kultury i jego dyrektora Łukasza Matyjaska. Widzę, że wszyscy jurorzy są już na sali, właściwie jest ich większość, więc ja pozwolę sobie tak delikatnie ich po kolei zapowiedzieć. W naszej Radzie Artystycznej jest aktorka wrocławska sercem żaranka Diana Kozłowska. Przyjaciel recytatorów, juror konkursów recytatorskich, instruktor teatralny sercem żaranin Waldemar Dybalski. Sercem żaranka, elfka i pisarka. Animatorka kultury z Żarskiego Domu Kultury Anita Osek. To już wiecie, kto Was słuchał, więc teraz z ogromną przyjemnością przechodzimy do grupy drugiej. A grupę drugą rozpoczyna w kategorii recytatorskiej młodzieżowej Katarzyna Sokulska. Katarzyna wyrecytuje nam fragment prozy Sylwii Hutnik-Cwaniary, a także wiersz Ari Tiainen, właśnie dzisiaj chcę odejść. Przed Państwem Katarzyna Sokulska. Sorry bardzo, ale to ściema. Normalnie żal, jak on kłamie. Zawsze kłamał. Był taki, że po prostu 100 wymówek na godzinę. Weź, przestań, bo mi się żygać chce, jak sobie przypomnę, co on wtedy wyprawiał na imprezie. I że był napity. Są jednak granice, także wiesz. Bo tego się nie da pojąć. Tego mielenia, przesuwania słów z prawa do lewa, naginania sensu tam, gdzie go nie ma. Bo kapować nie wolno. Brzmi pierwszy punkt kodeksu honorowego obowiązującego na dzielnicy, na mieście, wszędzie po prostu. Za granicą nawet. Kto tej zasady nie przestrzega, jest niecharakterny i jako taki powinien być bojkotowany przez towarzystwo. Ale cóż z tego, skoro napsuło się teraz w środowisku i nikt już kary za donosicielstwo nie dostaje. Bo wygrywa ten, kto jest sprytniejszy. Komuś się uda i kto zarobi parę złotych. A jak? Dzięki komu i w jaki sposób już się liczyć przestało? W porządku. Skarżyć nie wolno. Odegrać się wolno. Ale Kosakowski powinien raczej w dupę całować wszystkich swoich kumpli, że mu tyle razy życie uratowali, a nie ich pucować na policję. No ludzie, czy w tym narodzie to nie ma? Ja nie wiem. Krzty tego honoru? Tego ducha, tych dekalogów? Zapamiętać trudno nie jest. Od małego dziecka do starości. Od faceta do baby. Nie kapujemy. Nie sprzedajemy. Ale jak kto ham, nic na to nie poradzisz. Być może nie rozróżniam już wiersza od prozy. Życia od snu, marzenia od opowieści. Opowieści od siebie, wyobraźni od ciebie, nadziei. Jestem więc w jądrze wielkiego bełkotu. W skorupie, w obłoku. Wewnątrz osobliwego i odrażającego bąbla. Sama już odpychająca?
Dla ciebie. Dla siebie. Dla reszty? Niekiedy pragnę się zaryć pod ziemię. Zapaść w próchnicę, w korzenie traw i drzew. Zniknąć doszczętnie. Doskonale nie być. Właśnie dzisiaj chcę odejść. Mierzi mnie życie i mdli. Jestem znudzona, przerażona własnym obrzydzeniem, przerażona sobą. Nie widzę wagi. Nie rozróżniam znaczeń. Widma przeszłości wyciekają na wierzch. Wszystko nie gorzkie jest i nie tragiczne, ale ponuro i błazeńsko głupie. W takich chwilach pragnę najgoręcej śmierci. Ale nie takiej, by być pogrzebaną. Innej. Jak w bajkach. Chcę się wzbić w powietrze. Wyskoczyć z ciała, zostawić skorupę. Odwieczna chętka. Życie mi nie dogadza. Żyć właściwie nie umiem. Partacze. Jestem wstrętny człowiek. Nic więc dziwnego, że mnie ty nie znosisz. Że nie próbujesz być w pobliżu mnie. Dziękujemy, Kasi. Informacja dla jurorów. Waleria Osipowa nie wystąpi. Przechodzimy teraz do kolejnej recytacji, a będzie to Aleksandra Urban. Aleksandra wyrecytuje nam wiersz Beaty Krupskiej Kawa i tortowe dla pianisty, a także fragment książki Anny Janko pod tytułem Dziewczyna z zapałkami. Przed Państwem Aleksandra Urban. Siedział pan naprzeciwko. Przestraszył się pan moich opowiadań. Nie trzeba się bać młodych dziewcząt, proszę pana. To nic, że kruszę w palcach kieliszek i śmieję się za głośno. Można mnie. Można nie tylko się bać. Proszę spojrzeć, jak sweter opatula mi szyję. Trochę dusi, proszę pana. Oddycha inaczej niż ja. Zazdroszczę panu płci. I spotkania ze mną. Pan jeszcze lubi strach. I mnie, proszę pana. A więc to ja jestem ta obca. Ta, która wtargnęła i rozsadza więzi. Matka Pawia nienawidzi naszej miłości i traktuje ją jako grzęzawisko, w które zapada się jej syn. Karmiła go piersią do drugiego roku życia. W ścisłych porach. Żaden dodatkowy płacz nie przebił się przez jej serce. Bo wierzyła książce. A w książce napisano, żeby nie ulegać dziecku. Bo dziecko to mały tyran, który urośnie na wielkiego tyrana. Stawała więc pod drzwiami, ale nie była w stanie nacisnąć klamki. Bo mądrzy ludzie kazali, napisali, zawyrokowali. A ona przecież wierzy. Władz, hierarchię. Słowo drukowane i chciałaby żyć w uporządkowanym świecie. Dla Pawia matka to było stale płonące ognisko w jego duszy, oświecające i parzące zarazem, którego nie mógł w sobie zagasić, zadeptać.
już w wieku chłopięcym. Cokolwiek robił, stale się oglądał, czy ona nie nadchodzi. Nie wyrasta gdzieś nagle tuż przy nim. A potem, gdy podrósł, tak samo była konsekwentna. Stale powtarzała. Nie zostawia się nic na talerzu. I żadnych kolegów z ulicy. Żadnych papierosów. Po szkole prosto do domu, tylko po bułki i zaraz do odrabiania lekcji. Jedyna wolność to nauka do późna razem z matką w jednym niemal pomieszczeniu. Bo tylko drzwi szklane dzieliły ich biurka. Ich łóżka. Drzwi na stałe otwarte tak, że mogła chodzić za nim wzrokiem. Być nieustannie za, przed i obok i obejmować go zmysłami i rozpuszczać jego osobowość sukami swej jaźni. Z czasem przywykł do tego. A może nawet myślał, że tak to wymyśliła natura? Przywykł. Jak się przywyka do lęku, który jest podstawowym składnikiem powietrza, takim jak tlen czy azot. Pawełek. Jej Pawełek. Co za szczęście, że nie wdał się w ojca, bo ojciec zawiódł. Ale Pawełek. Paweł to jest krew z jej krwi. Kość z kości. Nie mogła już więcej kontrolować syna, gdy wprowadziłam się ja. Katastrofa, upadek i śmierć życiowych planów. Teraz panuje tam ja. Obca kobieta. Ola, nie uciekaj. Udało się. Kolejny uczestnik złapany przez pana Grzegorza. Teraz w kategorii recytacja młodzieżowa usłyszymy Milenę Wroczyńską. Milena powie nam fragment opowiadania Petra Sabacha Królestwo Zastory w przekładzie Jana Stachowskiego, a także wyrecytuje nam kolaż wierszy bez tytułu z domu Chłopcy, których kocham, Anny Ciarkowskiej. Przed państwem Milena Wroczyńska. Sama nie wiem, jak to się stało. Tak czy owak, znaleźliśmy się u mnie, no i stoję ci ja w holu i pozwalam, żeby mnie rozbierał obcy facet. Zresztą sama też go rozbieram. Wariacko zdzieramy z siebie ciuchy, a tu nagle, kiedy czuję, że jesteśmy już kompletnie nadzy i przyklejeni do siebie, on mnie odpycha i z jakąś taką smutną miną pyta, czy by mi nie przeszkadzało, jeśli najpierw opowie coś o sobie. Nie wiedziałam, co tu jest grane. W tym momencie nie miałam najmniejszej ochoty na żadne pogaduchy. Ale jemu, kiedy tam stał nagi taki cudowny i błagam tylko się nie śmiej, wyglądał prawie jak Bóg, po prostu nie mogłam odmówić. Wziął mnie za rękę i nadzy chodziliśmy po mieszkaniu. A potem usiedliśmy na łóżku i on zaczął opowiadać różne dziwne historie. Nie bardzo je rozumiałam i czułam się nieswojo. Ale wiesz, miałam na niego tak okropną ochotę, więc tylko bezmyślnie kiwałam głową. Zupełnie jak jakaś głupia lala, a on głaskał mnie bez przerwy i szeptał, ile to miał kobiet i co z nimi wyprawiał. Zaliczył ich ponoć tyle, że gdyby każdej wyrwał jeden jedyny włosek, to uzbierałoby się na kożuch. Pocałował mnie w szyję, zajrzał do pokoju i powiedział: widzę, że masz fortepian. Może byś coś zagrała? Bardzo proszę. Byłam tak podniecona, że zrobiłabym cokolwiek, ale
grać na fortepianie. On będzie leżał w moim łóżku i patrzył, jak naga siedzę i gram. Bo te wyobrażenia są mu potrzebne, żebyśmy z tej nocy uczynili najwspanialszą noc naszego życia. Zgodziłam się. Później powiedział, że jego wyobraźnia wymaga, żebym zagrała pupą. Też się zgodziłam. Sama nie wiem, jak to się stało. W każdym razie stanęłam przy fortepianie i brzękałam tyłkiem w zimne klawisze. Po prostu jestem krowa. A co on? Chyba leżał w moim łóżku. A kiedy uznałam, że trwa to już za długo i brzmi jak kocia muzyka, bo wiadomo, Mozarta tyłkiem nie zagrasz, zjawił się przy mnie, pocałował w ucho, o tak podniósł mi ręce i powiedział: machaj, machaj nimi jak skrzydłami, machaj jak anioł. No i ja, krowa jedna, grałam dalej i machałam rękami. A on gdzieś zniknął. Zaczynam się ubierać od skarpetek. Żadna z twoich kobiet tak komicznie nie wyglądała, prawda? A żaden z moich mężczyzn nie widział tej zawstydzającej czynności. Skarpetki, potem spodnie, potem wychodzę. Jestem dziewczyną, co się zdarza raz na 100. Niektórzy mówią, że na 1000. Jestem ziarnem znalezionym w korcu maku, z którego wyrośnie przemożna tęsknota. Jestem przecież dziewczyną, co się zdarza raz na życie. No może 2. Dziękujemy, Milenie. Ostatnia w grupie drugiej zaprezentuje się Karolina Banasiak. Karolina powie nam fragment opowiadania pochodzącego z książki Chłopcy, których kocham, Anny Ciarkowskiej, a także wyrecytuje nam wiersz Małgorzaty Hilar pod tytułem Myślałam, że będę mówić. Przed Państwem Karolina Banasiak. Pamiętam pierwszą noc, kiedy u mnie zostałeś. Nie znaliśmy się jeszcze. Krążyliśmy wokół siebie. Dopiero potem ośmieliłam się naruszyć twoją przestrzeń. Dotknęłam twoich pleców i pamiętam dobrze ten moment, kiedy powiedziałam do ciebie: jesteś rybą. Czemu ryba, pytałeś? Bo przecież dotąd nikt cię tak nie nazwał. Chłopiec ryba. Kiedy śpisz, ja dokładnie badam twoje plecy. Najgładszy na świecie grzbiet. Oddychasz i słyszę, jak twoje skrzela szumią jakiś sen. Kiedy śpisz, patrzę. Wyobrażam sobie ciebie sunącego miękko głębiną. Ogon drży lekko, kiedy przewracasz się na drugi bok. Jesteś chłodny od nocnego powietrza. Przyjemnie chłodny. Czemu ryba, pytałeś? A ja nie odpowiadałam. Tamtego wieczora wzięłam głęboki oddech, nim zanurkowaliśmy w moim łóżku.
Trzymałam się twoich pleców, bojąc się, że utonę, że wypłynę za daleko w ciebie za bardzo, że zakocham się tak mocno, że zabraknie mi tchu i nie uratuję się z tego wszystkiego i nie wypłynę z tej miłości, a ty zostawisz mnie gdzieś w tym jeziorze, w mule i kamieniach. Odpłyniesz. Znasz ten rodzaj miłości? Ten rodzaj oddychania, w którym wydaje ci się, że oddychasz jakąś niewyobrażalną pełnią i choć nie wiesz, czym jest ta pełnia, to czujesz, że całe twoje ciało jest oddechem? Znasz ten rodzaj porzucenia? W słodkiej wodzie i drżeniu alg? Jeśli nie wynurzę się na czas, zostanę na zawsze w zielonkawym jeziorze. Pamiętam pierwszą noc. Obudziłam się nagle, nie wiedząc, jak cię zawołać. Chciałam wówczas utonąć z tobą. Ale ryby nie toną. Ryby odpływają w milczeniu. Myślałam, wreszcie będę mówić. Tyle się we mnie słów zebrało. Tyle słów, dojrzałych i twardych jak ziarnka żyta. Cierpkich jak gruszki polne. Aksamitnych jak pszczoły. Myślałam, dam ci te moje słowa. Coś z nimi zrobisz. Kiedy otworzyłam usta, ty zamknąłeś je swoimi wargami. Cofnęły się słowa moje. Schowały się we mnie jak ptaki lękliwe. Teraz już tylko czasem wyglądają oczami. Nie uciekaj, Karolina. Udało się złapać Karolinę. Dobrze. Nie tylko zakończyła się epopeja pod tytułem Pogoń za uczestnikiem z dyplomem pamiątkowym, ale również zakończył się etap powiatowy 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Żarach. W drugim koncercie wystąpili Milena Wroczyńska, Katarzyna Sokulska, Karolina Banasiak i Aleksandra Urban. Teraz, szanowne jury, udaje się na naradę i zasłużoną kawusię. A my oczekujemy pilnie werdyktu, który pojawi się gdzieś pomiędzy godziną 13 a 13.30. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Teraz nadeszła ta chwila, na którą czekaliśmy, czyli ogłoszenie wyników etapu powiatowego 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Żarach. Witamy serdecznie po tej krótkiej przerwie, żeby nie przedłużać. Zaproszę teraz na scenę członków Rady Artystycznej, którzy powiedzą nam to, co już nie możemy się doczekać, żeby usłyszeć. Tutaj zaraz stanie Diana Kozłowska, Waldemar Dybalski i Anita Osek. Zanim zacznę, pragnę nadmienić, że bardzo dziękujemy za to, że wystąpiliście i bardzo miło było nam słuchać takich pięknych młodych ludzi, którzy interesują się poezją i recytacją. I bardzo chciałam wam podziękować przede wszystkim za odwagę. No bo wiem, jakie to jest trudne tu stanąć, wiem, jaki to jest stres, wiem, jak mozolne są niekiedy przygotowania, wybór tekstów, wiem, ile to trwa, bo sama przecież wielokrotnie uczestniczyłam w tych konkursach. Także to się najbardziej liczy. A werdykt, który zaraz ogłosimy, jest oczywiście tylko naszym zdaniem. I bardzo proszę, żebyście zachowali to w swoich sercach, bo najważniejsze jest to, że wy mieliście się po prostu dobrze bawić. A werdykt to jest coś, co was pewnie motywuje, ale o niczym nie świadczy. Tak uważam. Więc po wysłuchaniu 10 prezentacji uczestników, w tym 7 w kategorii recytacji, 2 w kategorii wywiedzione ze słowa i 1 w kategorii poezja śpiewana, jury w składzie Diana Kozłowska, Waldemar Dybalski oraz Anita Osek postanowiło przyznać. W kategorii recytacji laureaci: Zuzanna Słowikowska, Aleksandra Urban, Karolina Banasiak oraz Milena Wroczyńska. Wyróżnieni zostają Aleksandra Kowalczuk, Szymon Wełna oraz Katarzyna Sokulska. W kategorii poezja śpiewana laureatką zostaje Milena Wroczyńska. W kategorii wywiedzione ze słowa wyróżnienie dostaje Katarzyna Sokulska, a laureatem zostaje Jakub Kosiński. Na eliminacjach wojewódzkich w powiat żarski reprezentować będą następujący wykonawcy: Zuzanna Słowikowska, Milena Wroczyńska, Jakub Kosiński, Aleksandra Urban oraz Karolina Banasiak. Wszyscy recytatorzy eliminacji powiatowych otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i nagrody książkowe ufundowane przez burmistrza miasta Żary i Żarski Dom Kultury. Bardzo wam dziękujemy i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku w bardziej rozluźnionych okolicznościach. Dziękujemy bardzo.